Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Adventure Capitalist. Jestem właśnie po nagrywaniu Cryofear, także trzeba trochę odsapnąć. No i okej, generalnie mam teraz tyle aniołów, już jestem po paru resetach. No ale jak zresetuję, to dostanę prawie 19 razy więcej, także zróbmy ten upragniony reset. Tylko wcześniej kupię to, co tam mogę, wiecie, kupię najwięcej, ile mogę. Okej, no dobra, reset. Bang, 27 milionów aniołów. I zobaczymy, jak nam teraz pójdzie. Generalnie, o tutaj odblokowałem, jak widzicie, jakąś misję. Jak kliknę, tutaj za jeden decylion mogę jakąś misję na księżyc mieć, no ale ja na razie obawiam się, że jest to, że tak to mówię, poza moimi możliwościami jeden decylion. Ale zobaczymy. Okej, myślę, że stać już nas na menadżerów. Generalnie za aniołki kupujemy tych dwóch, tych trzech generalnie, tego za do 1000 kupuję. Z upgrade'ów kupuję sobie zawsze to za 10 tysięcy aniołów teraz, czyli all profits. Razy 3, okej, okay, mam teraz już w bilionach, nie, pieniążki, więc pyk, pyk. Zacznijmy sobie tutaj najpierw wbijać. Na oil company dalej mnie nie stać, nie? Dobra, i wbijamy... Powiedzmy 50, nie? O, wbiłem 60 przez przypadek. Mówię wam, już długo, długo sobie w to pograłem i naprawdę fajna, fajna gra. Naprawdę się podoba, wiecie. Po prostu tak, żeby sobie wejść raz na 2 godziny na 5 minut. To jest tego typu gra, nie? Zmiana faktu, że jest zajebista. Okej, okay. Mam już 25 wszystkiego. Mam już 50 wszystkiego, także widzicie, w porównaniu z początkiem, to tu progres jest w ogóle nieporównywalny. Okej, zacznijmy od kupienia jakichś podstawowych upgrade'ów, które nam tutaj znacznie zwiększą przychód. Czy już dostaniemy jakiegoś aniołka? Jeszcze nie, jakbyśmy zresetowali, nie? Okej. Kurde, ja muszę mieć tak równo, więc wjadę sobie, o. Pyk, mamy 200. Może nawet do 300 dobić, myślę, że spokojnie. Może nawet do 400. Do 400 też. Dobra, to lecimy może po upgrade 100 wszystkiego, co sądzicie? Gazety oczywiście do 150, bo one działają najfajniej. Bo ulepszają też inne budynki, tak jak już to tłumaczyłem ostatnio, są swego rodzaju takim supportem. Moje sorki, jak jestem zamulony, jest koło pierwszej, dosyć późno. Dalej jeszcze nie dostaniemy aniołków. Pyk, 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 jakieś bonusy. Okej, okay, okej, okay. Aniołki dałem 1% więcej, spoko. Mamy ich teraz 27 milionów. Nice. O, z Oil Company dostałem przed chwilą bonus. Aha, come on, ja do niego nie mam menadżera, tak? Do Oil Company. No oczywiście, że nie mam, jejku. Jejku, jejku, a to głupie. Dobra, teraz już leci. Czy ja dam radę do 200, jak myślicie? Czy mnie stać na to, żeby do 200 wszystko ulepszyć? Spróbujmy. Spróbujmy. Zobaczmy, ile bym maksimum mógł kupić. 160. Stać nas. Ja sobie wolę moje po dziesiątkę, po 10 ulepszać. Najlepsza metoda. Mamy wszystko po 200, a wiadomo, jak wszystko jest na 200, to... Pyk, no to speed wszystkiego jest tutaj podwojony. Myślę sobie, czy sobie w przyszłości nie zainwestować w troszeczkę golda, żeby robić te odcinki, wiecie, bardziej ciekawe. Powiedzmy na te 55 baryłek, czy na 115. Na pewno kupiłbym sobie to, które zwiększa mi tutaj razy 3. Przychód na stałe. Przynajmniej mi się wydaje, że na stałe. To było całkiem fajne. 61 aniołków już dostaniemy przy resecie. Nice. Czy stać nas by było na 300 wszystkiego? No niestety chyba nie. Jak patrzę, to raczej nie. Ale stać nas w ogóle bez tutaj, bez żadnych problemów na 500 cytrynek. No i jakieś upgrade'y. Okej, no to nie jest jakieś mega drogie, to też nie. Okej, nice. Już nam się w upgrade'ach ceny zwiększyły, już nas nie stać. To ulepszmy gazety na... A dobra, niech będzie ten 250. Okej. No i lecimy na 300. O, już nas nie stać, nie?
Już pojawiły się ceny, że już nas nie do końca stać. Chociaż czuję, że to się zaraz zmieni, jak to tutaj dojdzie do końca. To jest generalnie dosyć tanie. Zobaczcie, 270. I zobaczcie, jakie to jest tanie w porównaniu z tymi autami, nie? Patrzcie, na 290 54 quintiliony, a to 119 quintilionów, a to wszystko przez tego menadżera, którego tam kupiłem. Także warto. No, zobaczcie, dostałem 50 tutaj, za to dostałem 40 quintilionów około. Jak mi się wydaje. Tyk, ile za ciebie? Jeden sextylion mamy. To już troszeczkę do wydania mamy. Okej, okay, mamy 300. Jakie są unlocki? 300 wszystkiego. To może być dosyć ciężkie. To już sobie do 300 damy, żeby wiecie, jak najszybciej leciało. To myślę też, bo to nie będzie drogie, bo menadżera do tego kupiliśmy. Tu tak samo mamy menadżera, więc w ogóle nie ma o czym mówić. Gazety można do 275, bo one wtedy zwiększą sobie profit z autek, a autka akurat mamy na 300, więc w ogóle mega działa. Okej, to jeszcze tanio, dobra, mamy. Upgrade'ów, oczywiście, o, z tego, jak najbardziej, jak najszybciej chcę potroić z Oil Company, bank. Bo to mam, Oil Company mam bardzo szybko, przez wzgląd na to, że mam 300. Patrzcie, już 1000 aniołków, szybko leci, nie? Prawda, jak już się już trochę uzbiera, to po prostu leci masakrycznie szybko. Pyk, pyk. Okej. Dobra, jak najbardziej chcę gazetą wbić 300. No okej, zwiększyły swój własny speed, więc też są całkiem nieźle. Tym też 300, też 300. Zobaczcie, to kosztuje 1 sextylion, a to na tym samym poziomie kosztuje tylko... Widzicie, jak mało. Ja się zastanawiam, czy ja tego na 400 bym nie wbił. Okej, już niedługo 300 wszystkiego, także... Nice, a nie spodziewałem się, że to aż tak mega szybko będzie, serio. Nice. Okej, teraz kolejnym celem będą, myślę, gazety. Można by cytrynki na ten 700... Na ten 700. Jakkolwiek. Chyba źle to przeczytałem. Okej, dobra, jak tutaj wiecie, jak wbijemy 300 wszystkiego, to Oil Company zaczyna nam tyle hajsu dawać, że wow. Pyk, 300 wszystkiego, 5 sextylionów, bo... I pyk. Oil Company dotarło, mamy około... Z tego mamy około 5 sextylionów z jednego takiego Oil Company. Zobaczcie, mam już 9000 aniołków. Że nice. Oczywiście upgrade'y kupujemy, wszystkie profity razy 3 i... ci inwestorzy anielscy dają plus 1%, czyli teraz jeden aniołek to 4%. Nice. Dobra, zbudujemy sobie tak. Zobaczmy, jakbym dał maksa. Co ja mogę tu najwięcej? Aha, okej. Znacznie wzrosło, jak tutaj to dotarło do końca. Wydaje mi się, że lepiej dla mnie ulepszać to, nie? Jak najszybciej wbić temu 400, no ma największy sens w tym momencie. To kosztuje teraz mega tanio. Ale już na więcej mnie nie stać. Zbudujmy wszystko tak, żeby kosztowało w sekstylionach, co uważacie? Czyli jeden poziom tego, jeden tego. Banku parę poziomów, bo mam do niego... Bo mam tutaj, prawda, do niego menadżera, więc to też idzie szybciej. Okej. Pyk, mamy ciebie już. I teraz myślę, że fajnie byłoby pozbierać, chociaż z drugiej strony mogę kupić, na pewno kupię gazetą ten... One są fajne moje, bo mają co 25 poziomów jakiegoś upgrade'a. Ile mamy inwestor? 36 tysięcy. Także nice. No myślę, że tu spokojnie by dało radę dobić do tego 400... do tego 400. Tylko mówię, nie mogę przesadzić, bo zobaczcie, to mnie kosztuje aż 23 sextylion, tak? A to mnie kosztuje tutaj wszędzie indziej po 1, nie? Więc ulepszmy najpierw
A cytryny już, umówmy się, no niech mają ten level. Tutaj myślę, że po jednym, bo tutaj znacznie szybciej rośnie ta kwota niż przy cytrynach. Okej. Okay. To też, to będzie kolejny budynek, który postaram się zaraz po tym rozwinąć do 400. I generalnie, ale widzicie, już kolejny upgrade 25 sextylionów, także dosyć drogo. Chociaż w sumie, czy ja wiem, czy tak drogo. Razy 3 nam profit zwiększy, a w sumie zaraz będziemy to mieli, więc... No chociaż z drugiej strony swoje to kosztuje. Jakby na to nie patrzeć. To jest w sumie dosyć tanie, to też. Bo tutaj już mamy, wiecie, dziesiątki tych sextylionów. To są sextyliony. What the fuck, nie wiem, te duże liczby. Wow, dostałem 20, widziałem, 20 sextylionów z tego. Nice. Że warto byłoby to podbić, no ale dobra, spróbujmy może... weźmy upgrade z cytryn. Weźmy ten upgrade dla cytrynek, żeby nam, prawda, szybciej hajsik leciał. I myślę, że spokojnie mogę, powiedzmy, ulepszyć to. Okej, 46. To myślę, że tak jakbym chciał o 20 poziomów ulepszyć, to potrzebuję tak około 120 ogólnie tych sextylionów. No troszeczkę to jest, wsparcie już 91 tysięcy, nie? Tych inwestorów. Nice, w ogóle nie spodziewałem się serio, że to aż tak szybko pójdzie. A teraz progres jest mega, mega zauważalny. Okej. Muzyczka sobie leci. Tu kupimy, tu kupimy, tu kupimy, tu i tu. Okej. Teraz kosztuje wszystko w dziesiątkach. A, jeszcze ty nie kosztujesz w dziesiątkach, więc już kosztujesz. Okej, ile za to? 20, weszło 20. Tutaj tysięcy, czy nie wiem jak to przeczytać, to jest kropka, więc chyba 20 po prostu sextylionów. Nie wiem jak sobie z tymi liczbami radzić. Nice, no o gazetach nie mam co marzyć, 64 to zdecydowanie za drogo. I patrzcie, one są na 325, a kosztują 64, nie? A to jest na 380, jest takie tanie. Nie, ci menadżerzy po prostu... Wow. Tak sobie myślę, mam w sumie 21 milionów, więc taki menadżer nie jest dla mnie jakimś problemem. Ale nie. Po co? Oszczędźmy sobie troszeczkę aniołków. Dobra, pomyślmy, co najlepiej. No najlepiej byłoby mi dobić tutaj ten 400, to niewątpliwie. Nie ma w ogóle... nie ma w ogóle dyskusji, prawda? Bo wtedy nam się speed zwiększy dwukrotnie, tak? Jeśli się nie mylę, zobaczmy. Oil Company będzie na samym końcu. Oil Company. Tutaj 400 wszystkiego, no to jeszcze trochę mi brakuje. No tak, speed się zwiększy dwukrotnie. O, tutaj profity razy 2. Ale 500 jeszcze nigdy nie dobiłem. Ale możemy dobić. Dobijmy razem 500. Uda nam się. Znaczy nie w tym odcinku naturalnie, ale myślę, że w kolejnym. Ja mówię, ja tak gram, że właśnie już wiecie, parę resetów zrobiłem poza, że tak to im nagrywaniem, żeby was po prostu nie zanudzić, bo zdaję sobie sprawę, że to może nie jest jakieś mega interesujące, ale raz na jakiś czas odcinaczek wrzucić. Wydaje mi się to całkiem spoko. Okej, będziemy za te 30 sekund, wydaje mi się, mieli już tą kwotę. Która jest dosyć duża, ale naprawdę czuję, że warto. Wiecie, ja zawsze mam taki dylemat, bo tych cytrynek jakby... Ja wiem, że w nie się najbardziej opłaca interesować. Bo one są najtańsze i potem fajne combo tam słyszałem, że leci z nich. No ale wiecie, ja nigdy nie jestem jakoś tak mega przekonany. Aha, zapomniałem, mamy tutaj jeszcze upgrade'y, o których zapomniałem. Jak na przykład profit razy 3 z gazet. Brzmi interesująco, ale jednak wolałbym... to zgarnąć najpierw. Potem byśmy easy zgarnęli parę tych upgrade'ów. W ogóle zobaczcie, jesteśmy sextylionerami. Coś w tym stylu. Okej, powinno się udać przed upływem tego czasu.
Nice, mamy. No i teraz mamy co chwilę. Tak naprawdę. Co chwilę mamy tutaj pieniążki z tego, także nice. Co ja mogę jeszcze ulepszyć? Okej, okay, poleciało tutaj przed chwilą, tak jak cię obserwuję, fajnie się na to patrzę, ten niezły hajsik leci. Okej, okay, ulepszymy sobie tak, 191 tysięcy. Nice. O, jeszcze ponczusie, oczywiście, jak o ponczusiach mogliśmy zapomnieć. Generalnie mówię, tak przeglądając sobie tych menadżerów, myślę, że już wiecie, w kolejnym odcinku to będziemy gdzieś przy tym menadżerze. W sensie, no wiecie, ja już będę po kilku resetach, ci są fajni, 99,999% taniej. To fajne, ale to kosztuje jakieś liczby, przy których ja jeszcze nie byłem. I pewnie prędko nie będę. Chyba, że moje troszeczkę sobie tutaj się pobawimy. Ale oczywiście jakbym wydawał te sztabki złota, to bym wam już to wszystko pokazał. To już wtedy bym wam wszystko to pokazywał, nie robiłbym nic za waszymi plecami. Okej, okay, możemy sobie kupić upgrade do gazeci, do gazet. Chciałem powiedzieć do gazet, wiecie, tak zacząłem szukać zdrobnienia od gazet i teraz sobie zdałem sprawę, że to byłyby gazetki, a ja zacząłem coś gazecik, nie? I się tak zacząłem zastanawiać, ja pierdzielę, chyba nie tak. Okej, okay, no kurde, generalnie wiecie, ja zaraz idę spać, więc jak wstanę, to pewnie tu niezła będzie impreza. W sumie dałbym radę dobić to do 400. Dobrze, moi drodzy, ale to nie w tym odcinku. W kolejnym sobie jeszcze przejrzymy tych menadżerów i te ulepszenia, bo tutaj wydaje mi się, że wiecie, na to też bym sobie mógł pozwolić na luzie, ale na razie wolę nie. Patrząc na to, jak szybko mi zajęło zdobycie tych 100 tysięcy, ale na razie wolę po prostu właśnie nie. Wreszcie, mam wrażenie, że jakby to jest trochę strata tych aniołków. No ale może to mój błąd. Cóż, tymczasem ja się z wami żegnam, ja sobie tutaj jeszcze trochę popykam i wiadomo, spotykamy się pewnie już przy troszeczkę większych liczbach, ale oczywiście wszystko wam umówię, jak to wyglądało. Także trzymajcie się i w ogóle porównajcie sobie pierwszy odcinek z tym, zobaczcie, jaki to jest progres, mając tyle aniołków. Także trzymajcie się i do usłyszenia. Hokej. Cześć.